Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś żywiec Zdrój Naturals. Pojawiły się nowe wody, czy właściwie napoje, bo gdy do wody doda się cokolwiek, to już jest to nazywane jako napój. Żywiec Zdrój Naturals występują aż w trzech smakach, z delikatną nutą maliny i cytryny, z delikatną nutą limonki i mięty oraz z delikatną nutą mandarynki i trawy cytrynowej. I z tego, co tu jest napisane, bez cukru, bez słodzików, bez konserwantów i nie posiadają żadnej wartości kalorycznej, więc jak dla mnie to jest dobrze, tylko ciekawe, czy będą dobrze smakować i czy będą te nuty, które tutaj napisano na opakowaniu, w ogóle wyczuwalne, czy będzie po prostu to standardowa woda źródlana. Za chwilę się okaże. Początek pierwszy ze smaku. Żywiec Zdrój Naturals z delikatną nutą maliny i cytryny. Już takie dość nieoczywiste połączenie, bo jednak malinę bym połączył, nie wiem, czy akurat z cytryną, choć oba owoce są kwaśne, ale raczej malinę połączyłbym z czymś innym, a cytryna zazwyczaj była nuczona właśnie, nie wiem, albo sama była, albo właśnie z jakąś miętą, albo coś w tym stylu, a tutaj cytryna z maliną. No cóż, pachnie to czymś. Cytryną na pewno, maliną też, więc chyba nie jest źle. No ciekawy ten smak, trzeba przyznać. Jest wyczuwalna malina, jest wyczuwalna cytryna i rzeczywiście jest to taka delikatna nuta. Jednak najpierw czuje się wodę, ale gdy tą wodę się zaczyna połykać, czuć ten smak, tę delikatną nutę, więc nie jest źle. To połączenie tych dwóch owoców takie na początku wydawało mi się dość nieoczywiste, ale jednak nie jest takie złe, rzeczywiście fajny ten posmak jest. Jest to rzeczywiście woda z delikatną nutą owocową. No cóż, warto rzucić okiem na skład, choć skład jest naprawdę bardzo krótki, czyli woda źródlana 99,8%. Jest jeszcze regulator kwasowości, kwas cytrynowy naturalny. Jest jeszcze naturalny aromat cytryny i maliny z innymi aromatami naturalnymi, więc do składu już się w ogóle nie mogę przyczepić. Rzeczywiście nie dodano tutaj żadnych konserwantów, bo często tak jest, że napisane jest, że woda z jakąś cytryną czy truskawką jest bez cukru, ale na przykład jest posłodzona różnymi sztucznymi słodzikami. W tym przypadku rzeczywiście tak nie jest. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 ml produktu, to jest 0,7 kalorii, czyli rzeczywiście to nie ma żadnej wartości energetycznej i oczywiście żadnych innych wartości odżywczych ten napój czy woda nie posiada. Czas na drugi ze smaków, czyli żywiec Zdrój Naturals z delikatną nutą mandarynki i trawy cytrynowej. No i też takie nieoczywiste połączenie. Dawniej kupowałem taki napój z jabłkiem i trawą cytrynową i to było fajne połączenie, ale mandarynka. W ogóle jeszcze nie widziałem chyba niczego o smaku mandarynki. Jest sok mandarynkowy czasami, ale woda z mandarynką. To też chyba po raz pierwszy, ale chyba o to chodziło producentowi, żeby wymyślić smaki, których wcześniej jeszcze w sprzedaży nie było. Pachnie mandarynką, czy trawą cytrynową, niekoniecznie, ale mandarynką na pewno. Jest wyczuwalna mandarynka i jest wyczuwalna też trawa cytrynowa. To niby jest podobny smak, ale jednak da się go rozróżnić, że najpierw na pierwszy smak idzie ta mandarynka, ale później jest taki właśnie lekki, taki dość unikatowy smak trawy cytrynowej, więc po raz kolejny ta woda czy napój smakuje oboma owocami, które są wymienione na opakowaniu, więc chyba nie jest tak źle. Po raz kolejny na pewno nie dodano tutaj cukru. To jest po prostu taka woda, gdybyśmy sobie tak delikatnie wycisnęli jakiś sok, więc to dokładnie tak smakuje. Jeżeli chodzi o skład, po raz kolejny nie wiem, czy jest sens, ale warto rzucić okiem. Woda źródlana 99,8%, regulator kwasowości, kwas cytrynowy naturalny, naturalny aromat mandarynki, naturalne aromaty trawy cytrynowej, więc nie ma nic innego, nie ma cukru, nie ma słodzików, więc napisano prawdę na opakowaniu. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 ml produktu, jest to 0,7 kalorii. Innych wartości odżywczych ten napój nie posiada. Na koniec trzeci ze smaków, żywiec Zdrój Naturals z delikatną nutą limonki i mięty. Czyli takie dość orzeźwiające połączenie powinno to być, tak mi się przynajmniej wydaje. I też nie wiem, czy wcześniej coś takiego występowało. Wiem, że były jakieś takie napoje typu mojito, ale one zazwyczaj były gazowane i tam był cukier dodawany, ale też była limonka często z miętą, więc to chyba nie jest do końca nowe połączenie tych dwóch smaków. No ale w wodzie chyba też wcześniej tego nie było. Tak, pachnie limonką i pachnie miętą, więc wszystkie trzy smaki pachną tym, co napisano na opakowaniu. A czy ten trzeci też smakuje oboma smakami? Teraz się okaże.
Tak. Wychodzi na to, że cała seria tych napojów czy wód smakuje oboma smakami. Na pewno jest wyczuwalna tu limonka, a później jest wyczuwalna mięta. I gdyby to było schłodzone, to naprawdę będzie orzeźwiający napój. Na lato to na pewno będzie idealne, a właśnie bez cukru, bez słodziku, bez konserwantów. Więc nie będzie się ludziom jeszcze bardziej chciało pić, bo gdy się wypije takie słodkie, to efekt jest wręcz odwrotny, że zamiast ugasić pragnienie, to jeszcze bardziej się chce pić. A taki napój na pewno ugasi pragnienie. No i połączenie po raz kolejny jest bardzo trafione. Jeżeli chodzi o skład trzeciego produktu, woda źródlana 99,7%, regulator kwasowości kwas tytoniowy naturalny, naturalny aromat limonki i mięty z innymi aromatami. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 ml, to 0,7 kalorii. I oczywiście innych wartości odżywczych ten napój, ta woda nie posiada. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to te małe butelki kosztują 2,49 w sieci Kaufland. Ta duża butelka kosztuje 3,49, jest to 1,2 litra, a te butelki są po pół litra, więc takie są ceny w sieci Kaufland. Jest to trochę droższy produkt niż zwykła woda źródlana czy mineralna, no ale to przez to, że nie dodano tutaj żadnych substancji, których nie powinno być w wodzie, no to przez to trzeba trochę dopłacić, ale wydaje mi się, że warto. Te małe butelki to na pewno tak w podróży, a ta trzecia, nie wiem co się stało, w żadnym ze sklepów nie ma tego smaku w małej butelce, nie wiem czy jest produkowany czy nie też w tej mniejszej wersji, ale we wszystkich sklepach była ta duża, więc zdecydowałem się, że będą dwie małe, a jedna będzie po prostu duża, żeby po prostu tylko spróbować, ale na pewno wszystkie te wody wypiję do końca, bo wszystkie z tych trzech smaków naprawdę były dobre, a jeżeli miałbym wybrać najlepszy, to jest ten najmniej oczywisty, czyli malina z cytryną, tak mi się wydaje, że jednak z tych trzech jest najfajniejszy. Ta limonka z miętą będzie dobra na lato, na przykład z lodem albo mocno schłodzona. A mandarynka i trawa cytrynowa też bardzo fajnie wypada, ale jednak gdybym miał wybrać, no to wydaje mi się, że malina z cytryną smakowała mi najlepiej. Jeżeli chodzi o całą tą serię, to na pewno fajny pomysł, że wreszcie naturalna woda, a jeżeli ktoś nie lubi na przykład tego, że woda niczym nie smakuje, to jest dobry pomysł właśnie, że jest delikatna nuta owocowa i naturalna, to ważne, a nie jakieś sztuczne aromaty, bo takie wody o smaku jakichś owoców to już od wielu lat są sprzedawane, zresztą tutaj też jakieś próbowałem, to zazwyczaj one były sztuczne, jeszcze do tego posłodzone, albo na przykład były niby bio, a okazało się, że bio był tylko cukier, a tutaj jest napisane, że jest to wszystko naturalne i rzeczywiście tak jest. I te połączenia, te delikatne nuty, które tutaj dodano, są bardzo fajnie dobrane, więc na pewno bardzo fajny pomysł na ten produkt. Na początku sceptycznie do tego podchodziłem, myślę o kolejna woda, o jakimś tam smaku. No i niby napisane, że naturalna, nie wiadomo czy będzie do końca naturalna, bo już jestem dość sceptyczny do tych wszystkich napisów i reklam, które pojawiają się, że lepiej to jednak kupić i sprawdzić, czy rzeczywiście tak jest, czy tym razem po raz kolejny nie zrobili nas w butelkę. No, tym razem tak nie jest. Te butelki rzeczywiście smakują i zawierają to, co napisano na opakowaniu. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.